Amor Latino. Scenariusz. W pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek 42. Po co aż trzy kieliszki? Miałem cię uczyć. Ten jest do wody. Ten do wina czerwonego, a ten do szampana. A jak jem zwykłe paszteciki? To jest nakrycie na wytworne przyjęcie. Wtedy się wkłada długie suknie? Zabierz mnie kiedyś. Nie mogę. Jestem twoją kuzynką. Co z tego? Na bankiety nie chodzi się z krewnymi. Jestem też twoją koleżanką. To wytworne towarzystwo, a nie kumple z baru czy podwórka. Jestem baronową della Sukiata. Uspokój się. Wiesz co? Sama sobie wypraw bal. Słusznie, tylko gdzie? Znam kierownika stołówki w klubie Boca Juniors. Jestem kibicem River. A ja Racingu. Na większej kartce napiszę liczbę przyznaną mi przez los. Nie patrz. Nie podglądaj. Liczba dwucyfrowa. Na mniejszej wpisuję swoją cyfrę. Podaj liczbę od 0 do 9. 8. Ty masz 8, ja 1. Jaką liczbę zapisałem? 18. To przeznaczenie, Rosito. Ty i ja razem. Wypij. Pomóż mi wstać. Nie możesz jeszcze wstawać. Pomóż mi, proszę cię. Nie chcę z powrotem usiąść na wózku. Nie mam czucia w nogach. Do diabła. Zaufaj mi. Pozwól sobie pomóc. Nie miałeś zawału. Ty kłamco. Jesteś mordercą. Uspokój się. Ty łajdaku, znaleziono zwłoki prata. Ty go zabiłeś. Słyszałam was. Zdjęcie to kolejne oszustwo. Dobrze, siostro. Może rozmowa ze mną zmniejszy twoje cierpienie. Tak, matko. Jak to zrobiłeś? O co ci chodzi? O tę sztuczkę. To nie żadna sztuczka, tylko magia, która łączy czasem dwoje ludzi. Jesteś groźnym oszustem. Trzeba się ciebie strzec. Rosito? Musimy porozmawiać. Nie wiem, od czego zacząć. Zacznij tak, żeby było ci łatwiej. To wszystko jest dla mnie strasznie trudne. Sądzisz, że zgrzeszyłaś? Nie. A zatem? Nie ja zgrzeszyłam, tylko ktoś, kogo bardzo kochałam. Powiesz mi kto? Tak, matko.
Mój ojciec. Co takiego zrobił? Obiecuje matka, że to zostanie między nami? Między nami i Panem Bogiem. Mój ojciec zabił człowieka. Dlatego tak trudno mi o tym mówić. Nawet moja siostra mi nie wierzy. Jak się dowiedziałaś? Z różnych źródeł. Podsłuchałam go. Powinnaś się spotkać z siostrą. Nie mogę. Zadzwoń do niej, żeby wiedziała, że żyjesz. Tak jak ty, jest niewinna, więc nie powinna cierpieć. Dlaczego? W związku z twoim wyjazdem. Nie wnikam w szczegóły, ale z ojcem również powinnaś porozmawiać. Przekonać go. Do czego? Do odpokutowania winy. Przepraszam. Za co? Przerwałem ci rozmowę z Fernandem. Nie ma za co. Jest, źle się do ciebie odnosiłem. Nie zdawałem sobie sprawy, że przez to cię tracę. Nigdy nie dawałam ci nadziei. Mniejsza o to. Chciałem cię przeprosić i zapewnić, że jest ktoś, kto bardzo cię kocha. Znam go, prawda? Mam nadzieję, że kiedyś będę dla ciebie znaczył więcej. Proszę cię, nie wracajmy do tego tematu, dobrze? Dobrze. Już się bałem, że zwariowałeś. Brawo. Świetny początek. Niech Rosita myśli, że czujesz się winny, że się zmieniłeś. Rosi? Tak, to ja. Nie mogę powiedzieć, gdzie jestem. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że nic mi się nie stało i żebyście mnie nie szukali. Jestem daleko. Bardzo daleko. Nie płacz, proszę. Bardzo cię kocham, siostrzyczko. Co mówiła? Powiedziała, żebyśmy jej nie szukali. Wyjechała gdzieś daleko i nie wróci. Skoro żyję, czemu płaczesz? Mierzi mnie twój cynizm. To nie cynizm, tylko rozsądek. Chociaż rozumiem twoje zdenerwowanie.
Zajmujesz się jego rehabilitacją, opiekujesz się nim, a on jest w takim stanie. Nie znoszę cię. Zamiast mną zajmij się tym, który cię potrzebuje. Nie rozumiem. Patrzę na ciebie i nie mogę zrozumieć dlaczego. Przysięgam. Dlaczego co? Dlaczego cię to cieszy? Mylisz się, nie cieszy mnie stan brata. To następstwo wypadku. Nikt się nie spodziewał, że takie będą skutki. Nie wierzę ci. Sądzisz, że życzę mu śmierci? Sądzę, że nie przejąłbyś się zbytnio, gdyby umarł. Wręcz ucieszyłbyś się. Nie mów tak nigdy. Uważaj, jak się o mnie wyrażasz. Bałam się. Już myślałam... Nieważne. Że umarłem? Tak. Że zostawiłeś mnie samą. Nie myślmy teraz o tym. Musisz walczyć o powrót do zdrowia. Nie rozumiem. Czułem się dobrze i nagle... Nie myśl teraz o tym. Skup się na wyzdrowieniu. A jeśli już nigdy nie będę chodził? Musimy mieć nadzieję. Spróbuj teraz zasnąć. Będę walczył. Dla naszego dziecka i dla mnie. Musisz dla nas walczyć. Jestem bardzo zmęczony. Odpoczywaj, kochanie. Jesteś niesamowita. W życiu nie widziałem większej hipokrytki. Wzruszyłem się do łez. Mam znakomitego nauczyciela. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Pewnie różne rzeczy. Zdałam sobie sprawę, że będziesz stryjkiem własnego dziecka. Niesamowite, co? Nie wiem, jak to wszystko się skończy. Marina nie chce wracać, Rosita się o nią zamartwia, a ja nie wiem niczego o matce. Mówiłem ci. Ona należy do przeszłości, której nie poznałeś. Po co pytać? Była moją matką, to dla mnie bardzo ważne. Zostaw to. Żyj dniem dzisiejszym. Niepotrzebna ci ta wiedza. Dlaczego nie chcesz mi o niej niczego powiedzieć? Weź lekarstwo. Zacznę dzięki temu chodzić? Nie. Dzięki sile woli i zapałowi do ćwiczeń. Tego mi właśnie brakuje. Nie wolno ci się załamywać. Zostałem złamany. Ale żyjesz. Faustina.
Zostań, proszę. Jesteś mi teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Nie martw się, omówiłam z ciotką tę sprawę. Zajmę się twoją rehabilitacją. Będziemy ciężko pracowali, obiecuję. Muszę odzyskać siły, Agustino. Dla swojego dziecka. Dlaczego zamilkłaś? Nic się nie stało. A jeśli już nigdy nie będę chodził? Popatrz mi w oczy. Uda ci się. Nie powinnaś tu mieszkać. Poproszę ciotkę o inną rehabilitantkę. Dlaczego? Bo nie chcę niczyjej litości. Ja się nad tobą nie lituję. I zostanę tu, ponieważ pamiętam nasze pocałunki, które nie były udawane. Kobieta wie takie rzeczy. Przykro mi, że nie chcesz tu mnie. Mimo to będę się tobą opiekowała. Przed czym zamierzasz mnie chronić? Na wózku nic mi nie grozi. Ochronię cię przed twoją żoną. Jesteś teraz bezbronny. Nad czym tak dumasz? Wyduś to z siebie. Niby co? Widzę, że Juan nie chce ci nic powiedzieć o twojej matce. Mam prośbę, nie wtrącaj się do moich spraw. Muszę. Ta mnie dotyczy. Przeżyłem z Juanem wiele lat. Sporo wiem o sprawach, które cię interesują. Na przykład? O twojej matce. Tylko, że... Tylko co? Ludzie kulturalni odwzajemniają uprzejmości. Czego chcesz? Zapomnij o Rosicie. Marzycielu. Trzeba było od tego zacząć. Guzik nie obchodzi, co mi chcesz powiedzieć. Kawał łajdaka z ciebie. Więc się nie dowiesz. Pasjans? Twoja jedyna szansa wygranej. Nie wiadomo. Czasem nawet ze mną można przegrać. Ale to nie jest pasjans. Nie? A co? Wróżba. Tego tylko brakowało. Chce pan powiedzieć, że jestem wiedźmą? Sama to powiedziałaś. Nie jest pan ciekaw? Czego? Swojej przyszłości. Nie pleć bzdur. Śmiało. Niech pan siada.
Proszę przełożyć. Nic z tego, nie ruszę się stąd. Chcę być sam. Nie zostawię cię, dopóki będziesz wygadywał bzdury. To nie są bzdury. A to, że stanowisz ciężar dla całej rodziny, bzdura i to piramidalna. Jesteś moim bratem. Może nie biologicznym, ale sercem wiem, że jesteśmy braćmi i że cię kocham. Wiesz, jak trudno przechodzą mi przez gardło takie słowa. Niestety, kocham cię i jestem ci potrzebny, bo ty kochasz mnie. I ja cię potrzebuję, ponieważ znalazłem się w sytuacji jeszcze gorszej niż wózek inwalidzki. Straciłem wszystko. Rodzinę, przeszłość, wszystko. Masz mnie. Wiem. Tylko dlatego nie będę zaczynał od zera. Wiem, że cię mam i zawsze będę miał. A ty zrozum wreszcie, że masz mnie i zawsze możesz na mnie liczyć. To nie to samo. Niby dlaczego? Jestem wrakiem. Nie wolno mi pogrążać i ciebie. Nie pogrążysz. Nigdy nie wstanę z tego wózka, rozumiesz? Nie chcę być dla was kulą u nogi. Zrozumiałem. Nie mogę na tobie polegać. Co ty wygadujesz? W potrzebie nie będę mógł na ciebie liczyć. Przecież nie ma z ciebie żadnego pożytku. Nie chcę ci być kulą u nogi. Ty masz wszystko, a ja nic. Fair. Wszystko, co moje, jest twoje. W takim razie posłuchaj. Jesteś nie w porządku. Ja przyjmuję twoją pomoc, a ty mojej nie chcesz. Możesz chodzić na moich nogach. Wybacz. Powiem ci coś. Ani ty nie jesteś moją kulą u nogi, ani ja twoją. Ale obaj jesteśmy ofiarami losu. Ja większą. Nieprawda. Obaj. Będziesz pamiętał? Możesz chodzić na moich nogach. Tak przypuszczałam. Idiotyzm. Ale interesujący. Nie wzbudza pańskiej ciekawości? Interesujące są twoje wygłupy. Teraźniejszość jest zagmatwana. Za to przyszłość jasna i wyraźna. Tylko że pańska przyszłość to powolne i żałosne staczanie się, samotność, klęska. Nikt z panem nie zostanie. Wszyscy o panu zapomną. Niech pan zapamięta moje słowa. I bez kart znam twoją przyszłość. Tutejszy spokój i moje napary szybko przyniosą ci ulgę. Rodzic przyprowadził synka z gorączką. Zajmij się nim, proszę.
Fabiano powiadał mi właśnie o ziołolecznictwie. To geniusz. Jeśli z chłopcem jest bardzo źle, może trzeba wezwać lekarza. Doktorze Toledo, jak się czuje malec? Zdaje się, że to tylko korka. Wystarczy odpowiedni napar. Jesteś lekarzem? Tak. Chodź, porozmawiasz z jego ojcem. Ja jeszcze go zbadam. Pańska przyszłość to powolne i żałosne staczanie się, samotność, klęska. Nikt z panem nie zostanie. Wszyscy o panu zapomną. Córeczko, czy w ogóle pana nie obchodzi los Mariny? Oczywiście, że obchodzi. Właśnie powiedziała mi przez telefon, że nas opuszcza, że nie wróci do tego świata. Spokojnie. Nie mogę być spokojna, ponieważ to wszystko przez pana. Masz rację. Jestem winny, że cię kocham, że uznałem cię za córkę. To nie ma nic do rzeczy. Proszę milczeć. Chwilami zastanawiam się, czy Marina nie ma racji. Czy przypadkiem nie jest pan mordercą? Marina jest chora. Znasz opinię psychiatry. A jeśli mówi prawdę? Jeśli to pan wszystko zmyślił w obłędzie? Jeśli usiłuje pan mi to wmówić? Ty również uważasz, że byłbym zdolny do czegoś takiego? Spójrz mi w oczy. Odpowiedz. Myślisz, że twój ojciec jest zdolny do zabójstwa? Dlaczego unikasz mojego wzroku, kiedy rozmawiamy o mamie? To bolesne wspomnienia. Mam prawo poznać własną przeszłość. Jesteś tak samo uparty jak matka. W końcu coś od ciebie wyciągnąłem. Chcę wiedzieć więcej. Wspomniałeś tylko, że mama zmarła przy porodzie. Nie powie ci więcej. Dlaczego? Nie mówiłeś mu? Twoja matka żyje. Wersja polska, Studio Telefilm. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłonikowski.